tą gitarą przybywam na festiwal pierwszy raz, natomiast z innymi gitarami byłem już 7 razy. No, w tym roku popełniłem eksperyment, ponieważ ta gitara jest stworzona we współpracy z panem Rafałem Olbińskim, czyli w tej chwili chyba najbardziej znanym i cenionym żyjącym polskim malarzem. To jest bardzo istotna informacja. Pan Rafał Olbiński jest też plakacistą, robi różne ciekawe rzeczy na całym świecie. No i dla mnie, jako też dla malarza, takim troszkę spełnieniem marzeń było to, że mogłem przede wszystkim spotkać się z panem Rafałem, a po drugie współpracować z nim. Okazało się, że licytował gitarę, którą pomalowałem dla Slasha w styczniu, więc już to był jakby element, który przeważył, że będziemy nadawać na tej samej fali przy tworzeniu tej gitary. Zaprojektowaliśmy ją wspólnie, to jest wiosło, które na froncie ma jakby 2 czy nawet 3 obrazy połączone pana Rafała. Kto zna twórczość pana Olbińskiego, to wie, że te obrazy są takie bardzo metaforyczne i można się w nich doszukiwać różnych ciekawych historii. Natomiast z drugiej strony przygotowałem też jakby tło, które jest jednym z obrazów pana Rafała. No i standardowo, tradycyjnie portrety muzyków i gości Poland Rock Festivalu. Filip Heiser, Dorota Wellman, Rob Halford, Judas Priest i Max Cavalera, Soulfly. Filipa autograf i pani Doroty już mamy, natomiast czekamy na resztę. I tradycyjnie gitara będzie wylicytowana w styczniu na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.